tańczyły i no, wzbogacały nam tę scenę, za co serdecznie dziękuję. Jeszcze będą tańczyć i jeszcze będą śpiewać. Proszę bardzo, pan Marian, jeszcze dwa słowa. Proszę państwa, od wielu lat przyjeżdżam tutaj do Mirska. Zwiedziłem wiele imprez, wiele występów, ale impreza i gala Izerska, a szczególnie pan burmistrz, który tutaj organizuje, jest całym tym prowodyrem, jakby można powiedzieć, tej imprezy, który to nakręca wszystko, jest wspaniałym człowiekiem, który rozumie kulturę ludową. I dlatego chciałbym złożyć w imieniu wszystkich zespołów, nie swoich, ale wszystkich zespołów, którzy tu występują, którzy biorą udział, serdeczne podziękowania dla burmistrza Mirska. To jest ważne. Słuchajcie, moi drodzy, wielkie brawa, ośpiewajmy wspólne 100 lat dla pana burmistrza.